Ustalmy datę początkową. Wydaje mi się, no ale wiesz, no ja też... Nie, no to początkową zada. Czego? Chciałam zapytać, kiedy rozpoczęłaś współżycie, a ty od razu chcesz mówić o pani gadżet. A to bardzo wcześnie. To drugie czy to pierwsze? Jedno i drugie. Aha, czyli chcesz powiedzieć od razu o tym, kiedy po raz pierwszy zobaczyłaś na własne oczy Krzysztofa Ibisza, męża swego. To mieliśmy po 16 lat, tak. Gdzie to było? To mnie zawsze frapowało. To było w Teatrze Ochoty. Byliście to było tam w Teatrze Ochoty, w ognisku Teatru Ochoty, aha, które prowadzili Machulscy. I ja pamiętam do dzisiaj, jak on przyszedł. I on, no po prostu, wiesz, stanął na schodach, ja spojrzałam i miałam takie, koniec, koniec, Matka Boska jest skrzypce, to jest stan. Ta nastoletnia, taka młodzieńcza, szczenięca, jeszcze po 16, po 17, potem 18, ale poczekaj, bo myśmy potem, jak skończyliśmy Teatr Ochoty, to Krzysiek poszedł pierwszy na studia w Łodzi. Rok później na te same studia do szkoły filmowej w Łodzi dostałam się ja. I on mnie fuksował i on najlepiej wiedział, co ja mam w domu i tak dalej. Kto mnie bronił? Czarek Pazura. Co ty powiesz? Czarek Pazura mnie w filmówce bronił przed Ibiszem, żeby już się ode mnie odczepił i przestał mnie dręczyć. Potem trafiliśmy razem do jednego teatru studio, to ja już dalej nie, a on, pamiętam to jak dziś, jak wyrósł przede mną na korytarzu teatru studio i powiedział, kiedy znowu będzie taki czas, że ja nikogo nie będę miał i ty nikogo nie będziesz miała i znowu będziemy razem. Ja tak popatrzyłam na niego, myślałam, kretyn, no kretyn, że już nigdy z tobą razem nie będę. Zwariował i poszła. A nie powiedziałam mu tego, co pomyślałam. A potem żeśmy się trafili dawno temu w Juracie i to on mnie zaczepił w tej Juracie i to były imieniny Anny. Ja stałam plecami otoczona czerwonym szalem z czerwonymi różami i on zapytał naszego wspólnego znajomego, czy to jest Ania. I Marek powiedział, tak, to jest Ania. I on wtedy podszedł do mnie i mnie przytulił i powiedział, czuję się tak, jakbym wrócił do domu. Kiedy był ślub? W 2006 urodził się Wincent, w 2005 był ślub, w 2009 był rozwód. Szybko poszło. Bardzo szybko. Powiedziałaś w jakimś wywiadzie, że rozwód zwalił ci się na głowę. Jak mówi tak kobieta, to znaczy, że to nie ona podjęła decyzję o tym, że trzeba się rozwieść. Tak, bo tak było. Ten wspaniały mężczyzna ze szczytu schodów przyszedł któregoś dnia do domu, kiedy ty już postanowiłaś zakończyć swoją karierę aktorską w Niemczech, bo tam przez 18 lat grałaś w serialu, żeby założyć z nim tutaj tę rodzinę, już z dwuletnim wtedy Wincentem siedzieć, wychowywać, kochać, tulić, gotować. Nie, no pracować też. No ale już nie w delegacji. No już nie w delegacji, o to mi chodziło, żeby już nie być w delegacji. Wiesz, ja byłam w delegacji przez 18 lat. Ja ci współczuję, bardzo nie umiem być 3 dni. Ale, no i co, ja przyszedł, powiedział, no to wróciłaś do Polski na stałe, to ja odchodzę? Tak.